Pani marszałkini, panie ministrze, Wysoka Izbo. Chciałoby się powiedzieć, nareszcie. Ta konwencja została podpisana przez Polskę 15 lat temu. W 2009 roku Polska zniszczyła, do 2009 roku Polska zniszczyła około 97% swoich zasobów min. I to jest bardzo dobrze i trzeba się tym chwalić. Co 20 minut na świecie wybucha mina przeciwpiechotna. 500 min tygodniowo, 2000 min każdego miesiąca. 160 krajów przyłączyło się do konwencji ottawskiej. Przeciwko minom protestują gwiazdy światowego show biznesu. Protestowała księżna Diana, protestowała Angelina Jolie, Brad Pitt. Dzisiaj do tego protestu, do walki z minami przeciwpiechotnymi również przyłączy się ruch Palikota, popierając tą ustawę. Pozostaje tylko takie pytanie. I cóż z tego, że my wszyscy się przyłączamy, że 160 państw, podczas gdy 40 państw pozostaje cały czas poza konwencją. Pamiętać należy, że to są takie państwa jak USA, jak Rosja, jak Chiny, jak Pakistan, jak Izrael. Te 160 państw, które przystępuje do tej konwencji, tak naprawdę ma się nijak w porównaniu do tych 40 państw, czy nawet do tych 5 państw, które wymieniłem, które w tej konwencji nie uczestniczą. Ja chciałem powtórzyć pytanie do pana ministra, czy w związku z ratyfikacją tej konwencji, czy Polska nie będzie brała udziału w wspólnych manewrach ze Stanami Zjednoczonymi na przykład? Dziękuję bardzo.